Jak długo pani mieszka w Mizerowie? No, Mizerowie, no już. No to już te od 39 roku. 39, bo zaraz potem była wojna. Przed samą wojną my się tu przykludzili, kupili my tu gospodarstwo, moi rodzice. Tu gospodarstwo kupili i tu my robili. Okay. Na gospodarstwie to było tego przeszło 10 hektarów jakoś tak. Cały czas też pilny. No tu w Mizerowie prawie 32 lata. Co się zmieniło w Mizerowie? Mizerowie? Te chodniki tam robią, nie? No i co tak jeszcze? Woda zmieniła. Okay. Czyli wszystko idzie ku lepszemu? Ku lepszemu idzie, tak. No kiedyś ani telefonu, jeden telefon na wsi. Teraz każdy komórka w kieszeni. No po prostu chodniki robią, no jest, moim zdaniem jest na lepsze. Okay. Mizerowie. Ja myślę, że teraz jest wszystko w porządku. Mnie się tu podoba teraz, bym nie chciała umrzeć. Tu się mi podoba mieszkać teraz. Wszystkiego je dość, nie? Mizerowie. Biednie było. Kiedyś w ogródkach na przykład warzywa, ziemniaki, takie jakieś no takie różne takie pożyteczne rzeczy, nie? Pożyteczne właściwie. A teraz kwiatki, tuje. No jest, no jest po prostu, ludzie dbają o domy, malują, ocieplają, no jest po prostu, widać, że dbają o energię, bo to też dużo energii wychodzi. No i jest super, no. Takie moje zdanie, nie? Na służba do innych gospodarzy i jeszcze do tych, co... Do Niemców, tak niby nie, do tych, tak, co my musieli iść, tak. A nas jeszcze mieli za Polaków i nam jeszcze poniewierali. Musieliśmy iść do gospodarzy robić. Jak wyglądały sklepy kiedyś? Kiedyś? Jakby kartki do obiedu były sklepy. Trzeba w kolejka stać. A teraz? A teraz wszystko jest. No, pieniądze i ja, nie? No, mieć te pieniądze. Sklep tu był na po sąsiedzku niedaleko. To był tak, była kuchnia, pokój. W tym pokoju był sklep, w tej kuchni tam gospodarzyli, nie? W tym pokoju był sklep i tam było wszystko. Takie, no, w takim normalnym mieszkaniu na wsi. Tak. Sklepy po prostu były, jak była kolejka, to był towar. Jak nie było kolejki, to nie było nic. A teraz, jak się ma pieniądze, to się ma wszystko. W sklepach jest, po prostu jest full. U nas było kiedyś dwa sklepy, teraz są chyba cztery, czy trzy, cztery. To tam jest, każdy kusi towarem, no po prostu jest, gdzie się zajedzie, to jest wszystko. Teraz nie ma autobusy, nie ma czym jechać, tylko autem się jedzie, nie? Z komunikacją jest tak, kiedyś w jednym domu był jeden samochód. No góra, no nawet nie było samochodu. Teraz w każdym domu jest po 5 samochodów, a autobusy jeżdżą jeden, dwa na dzień. Po prostu jest, komunikacja jest bez sensu. Dzieci po prostu, znaczy może nie dzieci, bo to młodzież, zamiast chodzić do Pszczyny, jeździć do szkół, to jadą do Żor, do Pawłowic, do Jastrzębia. Po prostu dzieci uciekają z naszego powiatu, gdzieś indziej, no nie ma, moim zdaniem klęska. Po prostu uciekają nam dzieci ze szkół. Dobra? Komunikacja kiedyś. Nie było żadnej komunikacji do szkoły, chodziło się pieszo. Bo ja jeszcze za Starej Polski chodziłam do szkoły, nie, ja skończyła szkoła podstawową za Starej Polski. W tym 39 roku prawie, no. Problem jest, bo nie ma pieniędzy i ma mało rynek.
Bo teraz jest dobrze. Moim zdaniem chodniki budują, szosy są coraz to ładniejsze, bo nie ma problemu, po prostu nie ma. Jest okej. Okay. Ej, dziękujemy. Jakby nie dzieci. Skąd pan pochodzi? Ja pochodzę ze Suwielki. Ja pochodzę z Suszce, a mąż ze Suszce. Ja pochodzę z Kraszczowa. Od kiedy pan tutaj mieszka? Mieszkam tutaj prawie 3 lata. Od 8 roku, to już 6 lat. Od 2 lat. Przeprowadził się do Mizerowa. Do Mizerowa się przeprowadziłem za miłością mojego życia. Bo znaleźliśmy tutaj najfajniejszą działkę w okolicy. Ponieważ dostałam działkę od rodziców. Czy podoba się panu w Mizerowie? No, w Mizerowie mi się bardzo podoba. A co dokładnie? Wszystko. Mieszkańcy, otoczenie, cisza, spokój, no wszystko jest okej. Okay. Plusy i minusy. Fajnie jest, bo jest spokojnie, a minusy mogłoby być trochę więcej atrakcji. Spokój ogólnie. Spokój to, że szkoła później dla naszego Jasia będzie blisko i że podobno bardzo fajna szkoła podstawowa. Także cieszymy się, że Jaś będzie chodził właśnie do takiej szkoły wiejskiej, spokojnej. Bo wiem, jak wygląda nauka w szkołach dużych, w dużych miastach i nie jest to najniebezpieczniejsze i najlepsze miejsce dla dzieci. Tak, oczywiście podoba mi się w Mizerowie. A co najbardziej się podoba pani w Mizerowie? Podoba mi się spokój, cisza i relaks. Co by pan chciał zmienić w Mizerowie? W Mizerowie co by zmienić? Byłoby wiele do zmienienia, ale wiem, że jest to raczej bardzo trudne. Ale gdybym miał o tym decydować, to chciałbym, żeby jak najszybciej powstał kompleks sportowy, Orlik i wszystkie ku temu potrzebne inne tam. W Mizerowie ogólnie to, tak ogólnie to nie wiem, ale na Nadrzecznej, gdzie mieszkamy, po pierwsze chcielibyśmy, żeby były progi zwalniające, bo jest to dojście do szkoły i dużo dzieci tu się bawi, chodzi dużo pieszych i ludzi z Nordic Walking i rowerzystów, a samochody często jeżdżą zbyt prędko. A poza tym, no oświetlenie szwankuje. Właśnie na Nadrzecznej brakuje lamp. Wieczorem jest zbyt ciemno. Chciałabym, aby wybudowano tutaj basen oraz było więcej rozrywkowych imprez dla młodych. Co się zmieniło w ciągu tych 3 lat, w których pan tutaj mieszka? Ja dobrze pamiętam, to w ciągu tych 3 lat się zmieniło to, że powstała siłownia na wolnym powietrzu koło remizy, a także wybudowali delikatesy, centrum sklep spożywczy nowy. I to chyba, o ile pamiętam, wszystko. Centrum delikatesy. Dwie fajne rzeczy są. Po pierwsze, plac zabaw dla dzieci i siłownia, z której zwłaszcza mój mąż bardzo często korzysta. Tam właśnie przy placu zabaw jest to świetne. No i niewątpliwie bliskość nowego, fajnego sklepu. To też jest ważne, że można wszystko w jednym sklepie kupić. Zanim powstał ten sklep, to po mleko w butelkach jeździliśmy do jednego sklepu, a pokrojony chleb do drugiego, bo w jednym sklepie nie było mleka w butelkach, a w drugim nie było chleba krojonego.